Witajcie widzowie YouTube'a. W tym filmiku pokażę wam taką zabawkę. To jest taka zabawka z PRL-u. To się nazywa Riki Tiki Bara Bara. Nie, no Riki Tiki albo inna nazwa jakaś tam była. Klik Klak. To jest taka zabawka, którą trzeba... Te kuleczki po prostu, one muszą się odbijać. Tu jest sznurek i tu jest taki uchwyt, o. Tak przywiązany. Ale można też na palec sobie to przywiązać i sobie pizgać. Ja wam pokażę, jak pizgać. Nie, ja to spróbuję lewą łapą, a w jednej łapie kamerę. O, wlazłem w laczkach, nowe laczki mam ogólnie z chińskiego sklepu. Tu są inne laczki, ale nie z chińskiego chyba. Nieważne. I to jest taka akcja, że to jest zabawka, którą się tak odbija. O, zobaczcie. Tak się odbija i musicie mieć wyczucie, żeby pizgnąć z góra dół. Jak pizgniecie góra dół, wtedy jest ładna. Po prostu musi być taki efekt, żeby te kulki po prostu odbijały się góra dół. Ale to naprawdę można sobie krzywdę zrobić. Ja za chwilę jednak spróbuję. I próbujemy. Dobrze ustawić. O. O, a wiecie o co chodzi? One muszą góra dół. Muszą się na dół odbijać i do góry. Na dół i do góry. Ja mam kostki pozbijane. Od tego. Warto na nadgarstek jakiś ochraniacz założyć, bo kurde, można sobie kuku zrobić. Kiedyś bawiły się dzieci w PRL-u tym, gdy nie było komputerów. Takie Riki Tiki, czyli Klik Klak, czy jak to się nazywa. To jest taka, o, zabawka. Ja nie będę się męczył, bo mam za sztywne graby. O, zobaczcie, to są takie kulki, sznureczek i takie coś. Pokażę wam, jak to jest zaplątane. Czekajcie. Tu jest zaplątane, moment. O, może sięgnę zoomem. Nie zrobi. No, ale to jest tak zaplotane, jak sznurek pęknie czy coś, to można normalnie sobie spokojnie te Riki Tiki naprawić. O, to jest taka zabawka. I jest fajnie i gajnie. No, zajebiście. O, i pizgasz tym tak góra-dół, kurde, góra-dół. Ale ja nie umiem, niestety. Kiedyś umiałem, ale teraz nie umiem. A! Bardzo ważne, żeby te kulki były na tej samej wysokości. Teraz nie są. Później sobie to poprawię. Tutaj. Na tym, o, węźle. Te kulki. I jak są kulki... A może spróbujemy jeszcze chwilę, czekajcie. Ja naciągnę kulkę. Nie są względnie równe, ale spróbujemy pizgać. O nie, no nie wyjdzie mi. Jak ktoś umie, to niech idzie do Chińczyka i kupi sobie Riki Tiki. Możecie zamówić gdzieś tam na aukcji internetowej czy gdzieś. Takie Riki Tiki Barabara. O. Riki Tiki Barabara. Coś tam jak talena. O, na miniaturkę sobie zrobimy fajny ten. Czekajcie, żeby było fajnie. O, takie na miniaturkę. Ja będę kończył ten filmik. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego Życie jest piękne. Zapraszam również do oglądania innych moich filmików na kanale. Jak jakiś filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Możecie też udostępnić swoim znajomym na Facebooku. O, a to jest właśnie zabawka z PRL-u. Czyli za czasów komuny się dzieci takim się bawiły. Teraz rzadziej, bo mają komputery i gry o zabijaniu. Dobrze, ja robię ostatnie zbliżenie na Riki Tiki. Sznureczki. Bimbołki. I będę kończył. Cześć, trzymajcie się widzowie YouTube'a.